Siema. Witam was dzisiaj w farmingu. I co, dzisiaj mam ambitny plan skończyć to wreszcie głupie pole. Już je robię tak długo, to jest bez sensu. Musimy to wreszcie skończyć. No, zacznijmy od tego, że wyłączyłem ten cały wzrost sezonowy. Czyli wyłączyłem tą funkcję, która ogranicza mnie do sadzenia w określonych miesiącach i do zbierania zboża w określonych miesiącach. Wyłączyłem ją dlatego, żeby głównie mono... Żebym nie musiał jakoś wymyślać specjalnie, co robić między... czekając na okres sadzenia. Będę mógł się mniej męczyć ze wymyślaniem, co robić. Ogólnie to jest cały powód, tak. Dobra, więc zacznijmy coś robić. Od czego by to dobre? Na początku musimy zobaczyć, jak tam woda, czy potrzebuje jeszcze ją dołożyć, tak? Jest jeszcze dużo wody, dobra. Na spokojnie, ale muszę wziąć i zwolnić przestrzeń rozładunkową. O, się tutaj znowu magazyn zawali i magazyn znowu mi się zapełni i tyle będzie. Mi się znowu się wstrzyma produkcja. Dzisiaj będziemy kwiatki sprzedawać, bo już się ta strylta robi za duża i jest okres sprzedaży. To sprawi, że będziemy mieli dużo gotówki, więc fajno. Oj co, czy ja potrzebuję jeszcze coś robić? Kurczaki, jak to wygląda u was? Ile wyżrecie? Już cię wyżarli. Całe ziarna mi wyżarły. O boj, dobra. Władimirec, chodź. Musimy nakarmić te, nie wiem. Musimy nakarmić te grube kury, spasłe. Po co ja ich tyle nakupowałem? Znaczy w sumie ja nawet ich tyle nie nakupowałem, one się chamsko rozmnożyły, inaczej ja się zablokowałem, no. Wy nic nie widzicie. Dobra, mniejsza. One się chamsko rozmnożyły i teraz chcą... i teraz mi używają całe sorgo. Dobra, wyłączamy. Już chyba ta nudna część filmu została skończona. Nie wiem. I dzisiaj jest wielki dzień, bo wreszcie zrobię to, co mi już chyba milion osób mówiło. Czyli zainwestuję w tego całego autoloada. Więc musimy jechać do sklepu i to kupić. Możemy wziąć zetora, niech się na coś ten złomek przyda. Naprawił on się w ogóle? O, inspektor complete. Znowu ma jedno uszkodzenie, ten Zetor to jest taki złom, on się tak rozpada. Dobra Zetor, jedziemy. Przy okazji go zatankujemy, bo benzynka się kończy. Dawaj, pełna moc. To ma 28 Vmax, powiem wam, że... beznadziejnie mały Vmax, ale myślę, jakoś dojedziemy. Zobaczymy, ile ta cała przyczepa z autoloadem kosztuje, bo w sumie na ceny nie patrzyłem. Dobra, jakoś dojechałem wreszcie. Myślę, że trzeba robić widno. Ten Zetor to nie jest jakiś demon prędkości, powiem wam tyle. Dobra, czekaj, trzeba go zatankować. Zobaczymy, ile to będzie kosztować. Mam nadzieję, że nie za dużo. Na L tankuję. Ile to? 300... Praktycznie nic. 389 dolków. Znaczy no w sumie jak patrzeć na realne pieniądze, to trochę jest. To nawet trochę dużo jest. Ale jak patrzę na te pieniądze, które teraz mam w grze, to to malutko. To tam malutko. Dobra, zostawi mi tutaj złomka. On jest... Powiem wam, że to jest w takim beznadziejnym stanie, tak źle wygląda. Dobra, co? Jest tutaj na plecenie fajnego? To mi się może przyda. Ale nie, używanych rzeczy nie kupuję, bo się za chwilę rozwalą same. Nie. Już wystarczająco mam problemów z Zetorem. Dobra. I ta przyczepa jest... A może wejdźmy sobie w mody i tutaj znajdźmy tę przyczepę. Będzie łatwiej, będzie szybciej. O, ja mam tutaj modów, masakra. Ja powiem wam, że w każdej grze ja mam skłonności ściągać tyle modów. Ja po prostu nie mogę się powstrzymać. To jeszcze nie to. O, to jest! To jest jednak, ja chciałem jedną z tych kupić przyczep. Teraz jaką ja chcę kupić? Chciałbym coś kupić w miarę nie strasznie drogiego.
Ale widzę, że tutaj wszystko jest strasznie drogie. To wygląda ciekawie. Bo nie chcę wydać majątku na tą przyczepę, powiem wam. Najwyżej później kupię lepszą, choć też mam notatwo pieniędzy. Ja chcę kupować tą, czy od razu tą. Ona jest dwa razy droższa i ma dwa razy więcej pojemności. A jest strasznie duża i tam będzie mi się ciężko nakręcać, muszę mniejszą kupić. Mniejszą tam przynajmniej będę mógł podjeżdżać w bardziej takie... W więcej miejsc ogólnie będę podjeżdżać, no. Więc myślę, że tą przyczepę kupię. Konfiguracja autoload, standardowy. No autoload oczywiście. Dobra, chyba wszystko zostałem jako standardowe. Kolorków nie mogę zmieniać, więc nie. To kupuję, wydam tu te 50 tysięcy. I tak mi się dzisiaj zwróci. Dobra, zobaczymy czy uda mi się, czy ogarnę tego autoloada, bo powiem wam szczerze, że jakoś tylko jak go testowałem, no to ja miałem jakieś malutkie problemy z używaniem jego. Ale chyba już umiem w miarę go obsługiwać. Zobaczymy. Najwyżej zmarnuję połowę filmu na nie wiem, na bycie sobą i nieogarnianiu. O, jest już ustawione na palety euro, to są te kwiatki, to chyba są te całe palety euro. No bo ja co miałoby być? I wszystko jest. To tylko 16 palet euro ma, może załadować. Ujdź. Dobra, najwyżej na kilka razy pojedziemy. Choć jak mam jeździć z zawrotną prędkością 28 km na godzinę, no to to nie jest zbyt dobrze. Najwyżej wezmę tego drugiego traktora, albo wezmę dostawczaka, ale on chyba tego nie uwiezie. Nie. Coś się wymyśli. Nie, dobra, jak ja mam taką, jak taką prędkością jeździć w kilka razy, to nie, ja muszę wziąć coś innego. Zetor to nie jest jednak demon prędkości, nawet wśród traktorów. Dobra, mam na razie automatyczne, mam ładowanie aktualnie wyłączone, bo jakbym nagle przejechał obok tej styrty i mi się by wszystko załadowało, to by było śmiesznie, tyle wam powiem. Dobra, musimy tak i tutaj to wszystko załadować. I coś powinno ładować. O, ładuje się, dobra. Dobra. A no w sumie dobra ilość się ładuje. Ja bym jeszcze więcej załadował, ale... Ojej, to będziemy w kółko jeździć. Czekajcie. A kasztak by to uniósł? Czekajcie, nie, ja to muszę sprawdzić. To będzie jak na tym jednym starym filmie. Dobra, kaszlak, jedziemy. Ty sobie poradzisz, kaszlaczek. Dawno ciebie nie używałem, trzeba to zmienić. To jak w pierwszych filmach. Będziemy ten. Tylko zamiast bel mamy kwiatki. O. Oj ty, nawet to działa na razie. I co? Zmieniaj biegi. Jedyneczka. O, to jedzie. Nie no. Kaszlak to jednak jest porządny samochód, wy mi nie mówcie. Bez problemu to wszystko uniósł. No co, pędzimy. Wbijamy czwóreczkę i jedziemy 80 km na godzinę. Oj, trochę trudności ma. Dobra, przyspiesza. Jedzie już prawie dwa razy ten, szybciej niż cały ten Zetor. Raczej udowodnione. Kaszlak jest lepszy od Zetora. Ale to śmiesznie wygląda, nie no. Ta przyczepa jest 3 razy więcej, w sumie ona jest 4 razy większa od tego kaszlaka. Dobra, i pierwsza partia. Hamuj złomie. O. Sprzedajemy. Oj, wszystko się ładnie sprzedało. O, to się nie sprzedało. 74 tysiące i 20, o, to już jeden, to już 100k. No to już mi się zwróciła ta przyczepa. No, jednak dobrze jednak, że kupiłem tą, bo ona jest fajna, zwrotna, tamtą by się ciężko jeździło. No, w tych moich zakątkach, bo ja mam tak mądrze zbudowaną to moje całe gospodarstwo, że no, ciężko się zmieścić gdziekolwiek, tyle powiem. Dobra, uruchamiamy to całe ustrojstwo. Pakować! O, aż wjechałem w tą całą styrtę. Co jest? Dobra, chyba jest dobrze. Coś mi się zbagowało przez chwilę. Wywalę, to mi się tu kwiatek podszedł, no. A zresztą. Na kaszlaczka.
go weźmy. Czemu nie? Będzie trochę bardziej przód dociążony. A kaszlak się męczy z tymi kwiatkami. Męczy się. Dajesz kaszlak. Wierzę w ciebie. Jedziesz. O. Obranie się tu wszystko sprzeda. A kwiatki się na dachu nie sprzedały. Dobra. I jedziemy po następną partię. Ale szybko cię sprzedaję, no za każdym stoka, ale... No ten kwiat, te kwiatki to dobry biznes. Niedługo będziemy milionerami. Dobra, i następna partia. I R. I pakować się mi na pakę. O, pakować się, a nie. A, nie dosięgłem ich. Pakować się, o, zapakowane, dobra. Jeszcze takie dwa przejazdy i będzie chyba wszystko. Jeden, dwa przejazdy około. O, i następna dostawa. A, to szybko się sprzedaje. 96 tysięcy, dobrze. Jak jeszcze dwie dostawy, to jeszcze... No, dobijemy tak do 9, do... Możemy nawet do 900 dobić tysięcy dzisiaj. No. Ale majątek? To jest dopiero chyba... To jest który film tej serii? Nie pamiętam. No ale szybko się dorobiłem. Znaczy to jest też te filmy trochę długo trwają, więc może dlatego, ale... Dobra, jedziemy skrótem przez las. Oho, tam stoi ten mój pierwszy pick-up. Pierwsze auto, które kupiłem. Bo kaszlak był niekupiony, on po prostu był. Magicznie się pojawił w pierwszym... Nie wiem. Oj, dobra. Dobra, a czekaj, muszę uruchomić ten cały autoload. O tak. I oj, może nie wjeżdżaj w te palety, kaszlak, może lepiej nie. Ładujcie. O, dobra, załadowało się. Ja tu wszystko przepycham. Masakra. O nie, walnę jeszcze w słup. Ja na po prostu drive mi taki jestem. Czekajcie. Wezmę już manualnie przesunę obok. Ładujcie. Już tak się takie ostatnie wzięły, to trudno je załadować. To już... Nie mówcie, że się nie... Nie zmieściły się dwie palety, dobra, nie ma. Ładujemy te palety na kaszlaka, nie ma co. Nie ma co, to wszystko, ta jeszcze tu jest tylko paleta, ona jest kwiatkami, dobra. Czyli jeszcze to. O nie, nie spadamy. Weź się ustaw normalnie. Ty ładowanie manualnie. Kaszlak, czemu ty nie masz autoloada? Dobra, jedziemy. Jest przeładowane na 200%. No przeciśnij się, no. Czekajcie, to idealny sposób na tą sytuację. Dawaj kaszlak, ciągnij. Dobra. Wy nic nie widzieliście. A w tym kaszlaku strasznie szybko paliwo ubywa. Trzeba będzie go zatankować. Ten kaszlak za dużo pali. Po prostu to jest taki mocny silnik, że on musi dużo palić, no. Każdy to wie. Dobra, hamuj. Tylko się nie walcie na bok. O, dobrze, pięknie. I się wszystko sprzeda. 108 tysięcy, nie no. Ale zysk. I to chyba wszystko, tak. Czekaj, czy ja coś chcę więcej kupować w sklepie? Nie, chyba na dzisiaj mi wystarczy, mam chyba wszystkiego. Bo dzisiaj, jak dobrze pójdzie, to teraz zaoramy. I już możemy zacząć wapnować. Bo jak nie musimy czekać na okres sadzenia, to możemy praktycznie w każdej chwili zasadzić to pole. A nie chce mi się już go bardziej powiększać aktualnie, więc będziemy już powoli zaczynać przygotowania do następnego zasiewu. I tym razem mam pomysł jeszcze bardziej przerobić ten całe zboże. Na co to było? Na mąkę i przerobić na chleb. Ogólnie chcę zrobić chleb. To jest konkluzja mojej wypowiedzi. Udało się. Wypowiedziałem się. Sukces. Dobra, to na razie to zostawię tutaj. Mniejsza. Jak tam kury?
zdrowy pokarm. Jeszcze macie trochę pokarmu, czekaj. No w sumie mogę jeszcze im wam dołożyć. I jest 604. Ile one w ogóle? One chyba 1000 potrzebują mieć w kurniku. One są w połowie. Ile wyżrecie? Przestańcie. Ja nie nadążam. Całe moje biedne sorgo wy... Ja dosłownie mi się już kończy sorgo. To już jest... Nie, to już koniec, możemy już iść. Ja już niedługo... Niedługo mi się skończy sorgo i tyle będzie. Mam jeszcze trochę tego sorgo. Bo ja przecież jakoś nie chcę mi się szczególnie marnować mojego zboża na to, ale mniejsza. O, nie, sorgo mi się skończyło. Nie, będę musiał kupować. O nie. Wiecie co, będę musiał pomyśleć na jakimś mniejszym polu, na którym będziemy jeszcze coś, co innego uprawiać. Bo nie chcę marnować moich głównych zbiorów, tylko chcę coś innego specjalnie dla kur uprawiać. Dobra, więc co? Chyba już wszystko, co miałem zrobić z tego, to zrobiłem, więc... W ogóle czekaj, jak teraz mam autoload, to nie potrzebuję tego syfu, więc dobra, to będzie trzeba sprzedać, dobra. A, to trzeba będzie sprzedać, bo po co mi takie coś? Dobra, to się później dzisiaj to jeszcze sprzeda, jak będę w sklepie. Ale, na razie... Skończmy orać to pole. A ja tutaj porobiłem dziur, a ja... co ja tu odstawiłem, co jest? W ogóle dużo osób mówi, że mam jakąś w drugą stronę orać, więc czekajcie. A ej, no w sumie... aha, dobra. Ja przez ten cały czas orałem w złą stronę. Ja jestem po prostu genialnym człowiekiem, tyle wam powiem. To może dlatego mi się tak źle orało. Nie no. Ale ja manianę odstawiam, co jest? Mniejsza, już mamy to za sobą. Nie przyznaję się do tych filmów. Usuwam to wszystko, tu nic się nie działo. Czyli jednak się opłaca się jednak czytać komentarze. Pień! No nie! Czemu na moim polu jeżdżę tą pnie? Ja je usuwałem tak, jak już je przez tyle filmów usuwam. Czemu tu jest pień? Ja muszę go usunąć. O! Nie wkurzajcie mnie, jedziemy po piłę. Dobra, gdzie był ten ham? Uruchamiamy już piłę. I o jest ham, nie ma życia, o! Won! Czekajcie, zapomniałem zrobić jedną ważną rzecz, o nie. Czekajcie. Zapomniałem opróżnić magazyn, tu znowu się pewnie zapchało. I znowu mi wstrzymało produkcję. O nie, dobra. Trzeba pamiętać. Czy w ogóle trzeba będzie długo sprzedać, bo za dużo tego jest. Jak tam? Drewno mi się już kończy, co jest? Ja powiem wam, że szybko wykończyłem jednak te drewno. Ja znowu musiał coś ścinać. Ciekawe, ile dostanę pieniędzy za te deski. Jestem ciekawy. Ja znowu trochę od drugiej strony podjeżdżam. A się nie nauczę tego, że muszę od drugiej strony orać. No. O, tu jest pień, ale ten pień jest na obrzeżu, on może żyć, on jeszcze chwilę może pożyć sobie. On jeszcze może... Nie no, pień mnie zablokował jeszcze. Dobra, już bardzo dużo tych kawałków zielonych zniknęło. Jakieś postępy robimy. Raczej na pewno dzisiaj się uda wreszcie skończyć to głupie pole. Masakr. Już powiem wam, mam trochę dość jeżdżenia tym Fiatagri
z pługiem po polu. A masakra, ciemno się zaczyna robić, nic zaczynam widzieć. Nic nie... mało widzę, powiem wam, na polu. Wiecie co? Miałem niby tego nie robić, ale dobra. I tak ta seria nie jest jakoś strasznie realistyczna, więc... podejmę aktualnie radykalne kroki i kupię lampę, która mi oświetli pole. Jakoby taką porządną. O! Nie, taka lampa, 7000, to nie jest dużo. Tutaj walnę takie duże coś. A to śmiesznie wygląda. Taka duża lampa. Średnio, powiem wam, że średnio pasuje do wszystkiego, ale mniej. Kto by się tym przejmował? Przynajmniej jest praktyczna. Dobra, niech będzie taka czarna strefa. Trochę bardziej teraz będę miał wszystko oświetlone i przez to będę mógł trochę później orać o bardziej późnych godzinach. To Fiatagi ma bardzo, bardzo też mocne oświetlenie robocze, więc to też mi pomoże w tym. Ale te lampy wyglądają jak... Te pole teraz wyglądają tak jak na jakimś stadionie. No nic, nie chciałem tego robić, no ale no... Teraz będzie mi się lepiej pracowało, to jest. To chyba już wszystko. Nie! Dobra, tu jeszcze jest kawałek. I to już chyba na 100% będzie wszystko, już... Nie wiem. Ale to taki malutki kawałek, że... Nawet jakby został, to by się dużo nie stało. Pień! Nie! My musimy usunąć ten syf. Co z tego, że jest ciemno? Jakoś go znajdę. Musimy usunąć pień. Gdzie jest ten głupi pień? Jest! Mam go, widzę go! O! Już? Dobra. Pięknie, o, pole wreszcie jest zaorane, jak duże jest, nie? Pięknie. Teraz tylko nie mam pojęcia, co zasiać na tym polu, co by zasiać na tym polu, żeby się ten, z tego jak najwięcej przerobić teo na mąkę i z tego jak najwięcej chleba zrobić. Możecie mi napisać w komentarzach, co na tym polu zasadzić. Żeby dobrze się to przerobiło na chleb. Dobra, to musimy sprzedać ten stary, to z tego Mercedesa. I kupić trochę i pokarmu dla tych kur. Wysypię im trochę, żeby przeżyły przez tą chwilę. Udało mi się wyjątkowo w tym filmie... Zrobić, że te kury mają 100% zdrowia, więc fajno, jajka odłożę. To się ostro produkują, zaskoczenie, jak kury nie głodują, to więcej się jajek tworzy. Dobra, możemy wziąć, weźmy tego starego Chevroleta, czemu nie? Jeszcze jak widać odpala, musimy go chyba niedługo do naprawy dać, bo już... No, nie jest w najlepszym stanie, tyle wam powiem, nie jest w najlepszym stanie. Dobra. Tutaj są posiadane przedmioty, ale na tą kartę dawno nie wchodziłem. I łańcuchowe, palety... O, ciężarówki, mam całą jedną ciężarówkę. A mogę sprzedać za 56 tysięcy. O, no, to mi się zwróci ta przyczepa z autoloadem, więc fajno. Sprzedam to, bo już mi nie mam na to już, do tego już użytku. Tą przyczepę, o.
Też sprzedam. I to sprzedam. Choć wiecie co, teraz nie mam żadnej przyczepy do przewożenia zboża. Oprócz tej małej. Więc przydałoby się jakąś kupić do przewożenia zboża. O, pojemność 8000. O, no taka przyczepa, 27 tysięcy pojemności. Ona by była dobra, ona by była dobra. No. To by, myślę, że to by było nawet więcej niż potrzebuję. Dobra, może być, kupimy taką przyczepę i nie. Jak ktoś to się sprzeda. Przyda się na później, przyda się na później. To co, to musimy kupić niestety trochę pszenicy. No niestety, skończyłam się. Te kury mi wyżarły całe sorgo. No i znowu jesteśmy ubodzy. Kury oficjalnie załatwiły nas. Znaczy no i to się i tak zwróci. No a to się teraz będzie mniej opłacało przez to, że właśnie nie mam już własnego tego. Nie mam już własnego sorgo, tylko muszę pszenicę kupować. O. Dobra, wszystko fajnie złapało. Teraz jeszcze podczepię tą przyczepę. I chyba i ten pick-up powinien dać radę, tak? Dasz radę pick-up. To nie ma haka. No nic, dobra. W następnym filmie odbierzemy tą przyczepę w takim razie. Bo już się dzień kończy. Dobra, o, żeby się nie wywalił pick-up znowu. I tutaj nawet chyba na razie nie musimy rozładowywać. Później się to rozładuje. Ale weźmy już tego jednego Big Baga. O. I tutaj do strefy rozładunku. A kwiatki, już się doprodukowały kwiatki. Już ich nie będę sprzedawał bez przesady. Już mi się nie chce. Jak tam w ogóle te szklarnie? No małe, to też nie będę teraz napełniał. Jutro będę musiał ogarniać te rzeczy. Wystarczy. Na dzisiaj już wystarczy. A co? O, nakarmię psa. Gdzie jest pies? Halo, skam. Nie ma go jak zwykle, on zawsze gdzieś tam. Nie wiem, co mi tam psuje. Mniejsza, dobra. O co? Mam zetora za oknem. A to co? To chyba to już dzisiaj na tyle. Wreszcie udało się skończyć to głupie pole. Teraz trzeba coś zasadzić. Nie wiem co, a coś się zasadzi i co? To... Siema. Do następnego.